Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, czym jest skonto, czyli tak zwany, prościej mówiąc, rabat, w przypadku, powiedzmy, tak zwanego kredytu kubieckiego, czyli zwyczajnej, że tak powiem, szarej rzeczywistości, gdy płacimy, powiedzmy, za kupione towary do hurtowni, to oczywiście, że możemy zapłacić w okresie ustalonym, na przykład 28 dni, ale gdybyśmy jednak dokonali tej płatności w terminie do 7 dni od daty zakupu, to możemy liczyć, że nasz dostawca, czyli w tym momencie hurtownia, może nam, powiedzmy, nas kusić udzieleniem kilkuprocentowego rabatu. I pytanie brzmi, przy jakiej stopie dyskontowej D warto skorzystać z takiego rabatu albo wziąć pożyczkę z odsetkami płatnymi z góry? Trzeba zacząć od tego, że jeżeli powiedzmy mamy 28 dni na zapłatę maksymalnie, a 7 dni trwa ewentualny, powiedzmy tutaj, udzielenie tego rabatu, że 7 dni obowiązuje ten rabat, możemy w tym momencie policzyć, jaka by była udzielona ta stopa dyskonta, ile to procentowo wychodzi, bo my w tym momencie przez 21 dni nie obowiązywałby nas taki rabat. A więc my w tym momencie możemy obliczyć tą stopę dyskonta, uważając na to, że ten 2% rabat obowiązuje tylko w okresie pierwszych 7 dni. I teraz tak, najdłużej, czyli T-max, mamy 28 dni, tyle dni nie możemy przekroczyć, żeby powiedzmy hurtownia miała do nas zarzuty i naliczała nam jakieś odsetki karne, ale jeżeli naliczymy, mówiłam, powiedzmy dokonamy zapłaty 7 dni szybciej, to my możemy sobie odjąć te 2% jakiejś wartości wpłaty, czy powiedzmy odjąć sobie od wartości faktury, która jest, powiedzmy tak, dosłownie w wersji papierowej. I teraz tak, jeżeli chce się dowiedzieć, ile to jest to skonto, to jest 2%, ok, ale ono jest udzielone w terminie 7 dni i teraz jakiej odpowiada temu skontu stopa dyskonta. I teraz, jeżeli to skonto, które wynosi 2%, przemnożę razy liczbę dni i tutaj podzielę przez tą różnicę, przez jaki czas to dyskonto mogłoby obowiązywać, to my w tym momencie wychodzi nam wartość 34,29%. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli tą stopę tego dyskonta porównamy do kredytu obrotowego, to wtedy to skonto jest bardziej korzystne, jeżeli kredyt jest droższy niż to, co tutaj uzyskaliśmy. Wówczas warto jest zapłacić w ciągu tych 7 dni i skorzystać z takiego rabatu. Ale jeżeli mamy pytanie, przy jakiej stopie procentowej, czyli R tutaj tej, która pozwala nam kapitalizować, można i warto byłoby skorzystać z takiego rabatu, ale gdybyśmy brali pożyczkę z odsetkami płatnymi z dołu, to w tym momencie wystarczy zamienić otrzymaną stopę dyskontową, która tu jest podana, na stopę procentową. Oczywiście uwzględniając, że to skonto by obowiązywało przez 21 dni. A więc oczywiście podstawiamy naszą stopę dyskonta, 1 minus dyskonta, stopa 21 dni z 360 ogólnie przyjmowanych dni i w tym momencie to, co otrzymamy, to powinien być oczywiście ten wynik 0, no już tak zrobię, 0,3499, czyli my możemy w tym momencie powiedzieć, że ta stopa procentowa byłaby dla nas dobra i warto by było wziąć kredyt, żeby skorzystać z takiego rabatu, jeżeli ta stopa procentowa w kredycie by wynosiła około 35%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.